1,5 miliona złotych dla Lublina. Dla mnie to jakby nie mieści mi się to w głowie, jak można było dopuścić do takich zaniedbań. Powrót absurdalnego pomysłu. Wystarczy może wrócić do koncepcji przeniesienia grup, najstarszych grup przedszkolnych do Trójki. Rozgardiasz w związku trwa. Pełna anarchia. Proszę, aby wyraźnie zaprotokołowano. Oszukana 70-latka. Do 70-letniej mieszkanki Lubartowa zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się, że jest policjantem. Feryjny turniej szachowy. Dzieci grały 7 partii dziennie. Angelika Karasek, witam Państwa w najnowszym wydaniu informacji. Utrata płynności finansowej, co w konsekwencji doprowadzi do jeszcze większego zadłużenia i mega podwyżek za śmieci. Tak to, co wydarzyło się w Związku Komunalnym w ostatni poniedziałek, komentuje Jacek Tomasiak, członek zgromadzenia, ale także przewodniczący Rady Miasta. Tomasiak mówi o dwóch pismach, jakie wpłynęły do Związku z Lublina, gdzie prezydent miasta wojewódzkiego zażądał wpłaty w sumie około 1,5 miliona złotych na rachunek Lublina. Tomasiak zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury na członków zarządu, a burmistrz Krzysztof Paśnik na najbliższą sesję przedłoży projekt opuszczenia związku. Jeżeli jeszcze ktoś łudził się, że być może jakoś to będzie, że być może uda się uratować związek, to po tym, co wydarzyło się w tym oraz w poprzednim tygodniu, nie może już mieć takich nadziei. Tydzień temu obradował zarząd, podczas którego miały zapaść decyzje o wprowadzeniu planu naprawczego zaproponowanego przez Tomasiaka. Na posiedzeniu zarządu żadna z poprawek do uchwał nie została pozytywnie rozpatrzona. Upadł m.in. wniosek o dopisanie do ceny śmieci na bramie kosztów amortyzacji. Dzięki temu tylko Lublin rocznie na śmieciach zaoszczędzi 2 miliony złotych, a Świdnik 400 tysięcy złotych, czyli w sumie do kasy związku nie wpłynie około 2,5 miliona złotych. Pieniędzy, które m.in. mieszkańcom Lubartowa się należą. Ponad tydzień temu odbyło się posiedzenie zarządu, na którym nie przeszły pomysły przewodniczącego Jacka Tomasiaka, w tym ten najważniejszy dotyczący amortyzacji. Proszę powiedzieć, jak wyglądało głosowanie i jakie padały argumenty? Można powiedzieć, że głosowania wyglądały bardzo podobnie, czy wyglądają bardzo podobnie i to również było tak samo, jakby wyglądało, z uwagi na to, że przegrałem, można powiedzieć, to głosowanie. Można powiedzieć, że zwyczajowo 4-1. Jeżeli chodzi o argumenty, argumenty dla mnie są dziwne troszeczkę, bo my nie mamy czasu na delikatne ruchy, my nie mamy czasu na to, żebyśmy się zastanawiali nad pewnymi decyzjami. My musimy szybko działać, bo niestety koszty rosną funkcjonowania związku, funkcjonowania biura związku, całej gospodarki odpadami, a w tym przypadku amortyzacja o dziwo nie była doliczana przez, można powiedzieć, ostatnie miesiące, co dla mnie to jest rzeczą niezrozumiałą osobiście, dlaczego tak się działo. Powinna być doliczana, zresztą to jest naturalny czynnik, który w jakiś sposób określa poziom tych kosztów. No i nie była. No i teraz jakby była propozycja taka, żebyśmy skalkulowali te elementy właśnie związane z kosztami amortyzacji w cenie na przykład na bramie, tak? Żeby w całości te koszty były brane pod uwagę. No i niestety znowu nie zostało to zaakceptowane pozytywnie przez poszczególnych członków zarządu. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No po prostu my nie mamy czasu, tak jak powiedziałem na początku, na oczekiwanie. A tu argumenty wynikały, poczekajmy, zastanówmy się, może następny kwartał, przeanalizujmy te ceny, zobaczymy, jak rynek zareaguje, bo być może ktoś, czyli nasz największy dostawca strumienia Lublin, negatywnie się do tego ustosunkuje, źle to oceni. My się zastanowiliśmy nad tym, jak oceni to Lublin, czy Świdnik, czy inne podmioty, które dostarczają nam nieczystości, a nie jaki to będzie miało wpływ na nasze funkcjonowanie w związku Lubartowa, gminy Lubartów i pozostałych członków, czyli tak naprawdę na naszych mieszkańców. Czyli to, co mnie jako wodarza miasta najbardziej interesuje, żeby nasi mieszkańcy mieli jak najtańsze śmieci. I takie były argumenty. Nie uwzględniono także poprawek do statutu związku, czyli wzmocnienia głosu Lubartowa.
Tak, oczywiście, to już jak mantra, powtarzam ja i czy na zarządach, czy w rozmowach z mediami, że nasz głos jest jako głos Lubartowa jest niewidoczny tak naprawdę. No, wynikami tego są przegrywane głosowania, moje propozycje, które składamy. I te zmiany w statucie jednoznacznie określały naszą pozycję, nasz poziom kosztów, które bierzemy i odpowiedzialność, którą chcemy wziąć oczywiście za funkcjonowanie i bierzemy w dalszym ciągu, ale nie przekłada się to na możliwości decyzyjne, tak? A to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o zmiany, o sektoryzację, jakieś polepszenie funkcjonowania tego związku. Cały czas przegrywamy, mamy za mały głos decydujący. Powinniśmy mieć głos decydujący. Jesteśmy największym uczestnikiem tego związku. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Nie wiem, dlaczego moi poprzednicy nie walczyli o to. To tak naprawdę my jako miasto Lubartów ponosimy 47% kosztów, powtarzam po raz kolejny. Być może to się jakby nie przebija do informacji publicznej, żebyśmy mieli świadomość. My, jako miasto Lubartów, mamy 47 kosztów całości, więc oczekuję, chciałbym, jako członek, żebyśmy mieli również decyzyjność na takim poziomie, minimum na takim poziomie, tak? Już nie chcemy mieć, że tak powiem, znaczy chcielibyśmy mieć ponad 50%, no ale nie możemy osiągnąć jakby takiego poziomu decydowania jak udział w kosztach i niestety dalej głos miasta nie jest wysłuchiwany przez naszych pozostałych członków związku. No i tak jest, jak widzimy wszyscy, tak, że nie możemy zrobić zmian, nie możemy zaproponować jakiekolwiek sensowne, jedynego rozwiązania, czyli zmian mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania związku, czy tam biura, czy całego systemu. A musimy to zrobić, bo sytuacja jest tragiczna. Jak zatem widać, tylko Paśnik chciał reformy związku. Tymczasem Lublin zaraz po tym, jak wójtowie z Sernik, gminy Lubartów, Ostrówka oraz burmistrz Ostrowa Lubelskiego nie podnieśli opłat dla miasta wojewódzkiego, zażądał od związku kolejnych pieniędzy, tym razem 1,5 miliona złotych. Naszej redakcji udało się dotrzeć do dwóch pism podpisanych przez zastępcę prezydenta Lublina Artura Szymczyka. Pismem z dnia 19 marca 2018 roku gmina Lublin na podstawie paragrafu 3 ustęp 3 umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej numer 105/OŚ/15 z dnia 11 czerwca 2015 roku zawartej pomiędzy gminą Lublin a Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej wezwała Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej do zapłaty kwoty 1 867 492,79 zł z tytułu pomocy finansowej pobranej w nadmiernej wysokości. Ponieważ Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej nie dokonał zwrotu wyżej wymienionej kwoty, niniejszym działając na podstawie artykułu 498 i artykułu 499 Kodeksu Cywilnego, składam oświadczenie o potrąceniu wierzytelności gminy Lublin z wierzytelności Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. To jest z faktury numer K/BZK/2019/02/0001. Z dnia 1 lutego 2019 roku oraz faktury numer K/BZK/2019/02/0002 z dnia 1 lutego 2019 roku kwoty w łącznej wysokości 49 389,87 zł brutto jako część powyższego zobowiązania, wskutek którego obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Jednocześnie informuję, że w związku z dokonanym potrąceniem do zapłaty pozostaje kwota 1 013 773,93 zł z tytułu należności głównej oraz kwota 104 081,95 zł z tytułu odsetek na dzień 25 lutego 2019 roku. Powyższe należności należy niezwłocznie wpłacić na rachunek bankowy gminy Lublin. Czytamy w pierwszym dokumencie podpisanym przez zastępcę prezydenta Lublina. W kolejnym piśmie także Szymczyk pisze.
Pismem z dnia 19 marca 2018 roku gmina Lublin na podstawie paragrafu 3 ustęp 3 umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej nr 105/OŚ/15 z dnia 11 czerwca 2015 roku zawartej pomiędzy gminą Lublin a Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej wezwała Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej do zapłaty kwoty 1 867 492,79 zł z tytułu pomocy finansowej pobranej w nadmiernej wysokości. Ponieważ Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej nie dokonał zwrotu wyżej wymienionej kwoty niniejszym działając na podstawie artykułu 498 i artykułu 499 Kodeksu Cywilnego, składam oświadczenie o potrąceniu wierzytelności gminy Lublin z wierzytelności Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. To jest z faktury numer F/BZK/2019/02/0006 z dnia 7 lutego 2019 roku. Kwoty w łącznej wysokości 734 119 zł i 80 groszy brutto jako część powyższego zobowiązania, wskutek którego obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Jednocześnie informuję, że w związku z dokonanym potrąceniem do zapłaty pozostaje kwota 279 654 zł i 13 groszy z tytułu należności głównej oraz kwota 104 859 zł i 64 grosze z tytułu odsetek na dzień 1 marca 2019 roku. Powyższe należności należy niezwłocznie wpłacić na rachunek bankowy gminy Lublin. Podpisał zastępca prezydenta miasta Lublin Artur Szymczyk. Lublin w sumie żąda około 1,5 miliona złotych, pieniędzy, których nie ma w kasie związku. Jedynym ratunkiem dla ratowania płynności finansowej jest zaciągnięcie kolejnych kredytów na spłatę zobowiązań wobec Lublina lub jeszcze większe podwyższenie opłat za śmieci. Na takie rozwiązania nie godzi się burmistrz Lubartowa, który zapowiadał złożenie uchwały w sprawie wyjścia ze związku. Kolejne 1,5 miliona złotych zażądał w zeszłym tygodniu Lublin. To razem z ponad 700 tysiącami złotych zapłaconymi w zeszłym roku daje kwotę 2 300 000 złotych. Jak można było dopuścić do takich zaniedbań? Nie wiem, myślę, że dla mnie to jakby nie mieści mi się to w głowie, jak można było dopuścić do takich zaniedbań. Myślę, że to pytanie powinno być zadane poprzednikom. Poprzednikom, którzy mówili, że związek to będzie kraina mlekiem i miodem płynąca, że będziemy wyciągali tam pewnymi garściami zyski, będziemy rozkwitali, śmiecie będą, że tak powiem, poprzez to funkcjonowanie tego związku tanie i w ogóle. Oczywiście na czas informacje, które, no i przez to, że tak mówili, pewne informacje nie docierały do poszczególnych przedstawicieli, na przykład Lubartowa, i myśleliśmy, że jest w miarę dobrze, choć już jakieś symptomy nasi przedstawiciele, pan Tomasiak, pan Osiecki, przepraszam, pan Gregorowicz w poprzedniej kadencji wskazywali, że gdzieś tam są problemy, gdzieś trzeba zwrócić uwagę, na coś trzeba bardziej skupić uwagę. Uważano ich za osoby, najdelikatniej powiem, takie, które nie znają się, nie wiedzą, o czym mówią w ogóle. No i teraz mamy nową kadencję i wyszło szydło z worka, można powiedzieć, tak? Mamy ogromne problemy, koszty pikują cały czas. Lublin, no jak to Lublin, największy dostawca strumienia, egzekwuje swoje prawa wynikające z umowy zawartej przez poprzednie władze, powtarzam, poprzednie władze i związku, i przedstawicieli z miasta Lubartów. Mimo że nasi przedstawiciele pozostali z miasta, wskazywali, gdzie czyhają niebezpieczeństwa, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Mówimy tutaj o tych wszystkich umowach, które teraz generują nam te problemy. No i dzisiaj Lublin realizuje te umowy, realizuje swoje, że tak powiem, wynikające z tych umów zapisy. Przyszły kolejne pisma, mamy ogromny problem w tej chwili finansowy, jest zagrożenie płynności finansowej związku, linia kredytowa jest zwiększana. Niestety za tym powinny jakieś restrykcyjne zmiany być w związku i w zakładzie i w biurze. Nie są realizowane. Jesteśmy dalej zadowoleni w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, a tu trzeba szybko działać. Niestety my nie możemy nic zrobić jako miasto Lubartów.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że po tym, co wydarzyło się na zarządzie oraz po kolejnych newsach z Lublina, podjął pan decyzję i przedłoży pan projekt uchwały o wystąpieniu ze związku. Tak, niestety sytuacja, która została w tej chwili się dzieje tak naprawdę, brak możliwości jakichkolwiek zmian, brak jakiegokolwiek podejścia pozytywnego do tych zmian pozostałych członków, zmusza mnie do podjęcia bardzo trudnej decyzji, ale koniecznej decyzji o wyjściu z związku. I przygotuję projekt takiej uchwały z uwagi na to, że nie widzimy możliwości dalszych rozmów, nie widzimy możliwości w perspektywie czasu szansy na jakiekolwiek zmiany, nawet mentalne, czy organizacyjne, czy te propozycje, które przedkładamy, to jest już nawet jest nudne tak naprawdę, bo o tym mówimy już od kilku tygodni, czy od kilku zarządów. Jednym z pierwszych nawet były pierwsze propozycje. One nie zostały wysłuchane przez pozostałych członków. No i co? No, co nam pozostało? No musimy reagować, bo ja nie pozwolę jako burmistrz miasta, żebyśmy jako miasto dokładali do w postaci wysokich kwot z budżetu miasta, tym samym powodowali, że te jakby budżet będzie uszczuplany, tak? Musimy podjąć bardzo trudne decyzje i je podejmiemy po to tylko, żeby nieczystości w mieście były na odpowiednim poziomie, odbiór nieczystości był na odpowiednim poziomie i tyle. Przygotuję taką uchwałę na najbliższą sesję Rady Miasta. Wójtowie nie podnoszą ceny za śmieci dla Lublina, a Lublin, nie oglądając się na cokolwiek, żąda zwrotu kolejnego 1 500 000 złotych. Dobrze, że burmistrz podjął decyzję i Lubartów opuści związek, który miał być komunalny, czyli zgodnie z definicją, tu cytat, mający na celu zaspokajanie bytowych potrzeb ludzkości. Jak widać, ani nie jest to twór komunalny, a służy wyłącznie wójtom okolicznych gmin oraz Lublinowi. Dla kanału S Angelika Karasek. Jeszcze dobrze nie opadł kurz wyborczy, a pomysły, które budziły ogromne emocje, powracają jak bumerang. Czy w Lubartowie wybuchnie po raz kolejny konflikt z rodzicami, czy temat przenoszenia grup przedszkolnych z przedszkola na ulicy Mickiewicza powróci oraz którzy z radnych dolewają oliwy do ognia? Odpowiedź w naszym materiale. Przypomnijmy, że rok 2018 to ogromna awantura ówczesnego burmistrza Janusza Bodziackiego z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola na Mickiewicza. Kilka spotkań, ogromne emocje rodziców, którzy protestowali przeciwko przenoszeniu ich dzieci do szkoły numer 3. Bodziacki ugiął się przed presją i wycofał z nierozsądnego pomysłu. Rodzice odetchnęli z ulgą, ale chyba za wcześnie, bo ówczesne zaplecze polityczne zarówno Bodziackiego, ale przede wszystkim Radosława Szumca do pomysłu powraca. Pretekstem do sięgnięcia do wydawało się skompromitowanego pomysłu były konsultacje dotyczące obiektu przy ulicy Reja, gdzie burmistrz Krzysztof Paśnik zaproponował utworzenie żłobka. Tomasz Krówczyński na owych konsultacjach pojawił się razem z Markiem Polichańczukiem, czyli dwóch działaczy wspólnoty lubartowskiej. A co powiedział Krówczyński? Zerknijmy na materiał wideo. Jednym z elementów takich, które są ważne, jest też to, że chcemy dać możliwość, aby ludzie w naszym mieście się osiedlali, żeby kupowali mieszkania, żeby kupowali działki, żeby mogli korzystać z dobrej komunikacji, żeby mogli dzieci ich, to się rodzić te dzieci w Lubartowie, mogły uczęszczać do żłobków, do przedszkoli, do szkół. Na Mickiewicza mamy jeden oddział żłobkowy. Wystarczy może wrócić do koncepcji przeniesienia grup, najstarszych grup przedszkolnych do trójki, w której niebawem prawdopodobnie będą puste sale. Proszę Państwa, za chwilę jeszcze o tym powiem. To jest moja propozycja, dyskutujemy tutaj po to, żeśmy się zebrali, żeby dyskutować. Zeszły rok, akurat dzisiaj są tutaj i seniorzy, i są osoby młodsze. Szkoda, że nie ma dzisiaj rodziców z przedszkola numer 4, gdzie Państwo byli świadkami w zeszłym roku olbrzymiej, gigantycznej, szalonej awantury, która dotyczyła olbrzymiego konfliktu w postaci właśnie głupiego, nierozsądnego, idiotycznego, kretyńskiego pomysłu wyrzucania dzieci z przedszkola, przenoszenia tych dzieci do szkoły numer 3 i prowadzenia tam oddziałów żłobkowych na ulicy Mickiewicza. Rodzice tutaj dziesiątkami zalegali to salę, było kilka spotkań i się temu sprzeciwiali.
Bardzo szybko pan burmistrz Bodziacki wycofał się z tego pomysłu i bardzo szybko z tego zrezygnował, kiedy widział, jak olbrzymi konflikt sam wywołał. I dzisiaj, kiedy słyszę, że ten pomysł wraca jak bumerang, to proszę państwa, no włos mi się na głowie jeży, chociaż już tych włosów mam coraz mniej, ale jednak te resztki jeszcze mi się jeżą. No proszę państwa, czy my chcemy sobie wywołać kolejny konflikt w mieście Lubartowie? Panie burmistrzu, niech pan tych uwag, tych wniosków nie przyjmuje, tych, które zostały przedłożone, bo to jest po prostu zalążek kolejnej nowej awantury w Lubartowie. Równo rok temu stał pan na czele komitetu protestującego przeciwko przenoszeniu dzieci z przedszkola numer 4 do szkoły podstawowej numer 3. Dziś ten pomysł powraca. Jak pan to skomentuje? Ktoś, kto wpadł na pomysł, żeby wrócić do przeniesienia dzieci z przedszkola do szkoły podstawowej numer 3, musiał albo zapaść w jakiś sen zimowy na ostatnie 6 miesięcy, albo nie być w Lubartowie i nie śledzić tego, co było. Ja przypomnę tylko, że w tamtym okresie Rada Miejska po wystąpieniu jednej z naszych przedstawicielek i po dosyć długiej dyskusji, która trwała około 3 godzin, zajęła stanowisko, że dzieci zostają w przedszkolu, a budynek Reja będzie sprawdzony pod kątem przydatności do powstania w przyszłości w tym budynku żłobka. Odbyły się w tamtym czasie bodajże 2 albo 3 komisje i stanowiska tych komisji, jedna z nich była wyjazdowa, miała na celu zbadanie stanu technicznego budynku i wszystkie stanowiska komisji były jednoznaczne. Budynek na Reja jak najbardziej nadaje się do tego, żeby zrobić tam żłobek. Więc dziwię się w ogóle temu pomysłowi, że ktokolwiek jeszcze myśli o tym, żeby wracać do tego, co było pół roku temu. Jaki apel ma pan do radnych Krówczyńskiego oraz jego kolegów ze wspólnoty lubartowskiej? Bo rozumiem, że to oni, tak? No wie pani, jest taka sytuacja. Pamiętam w ogóle tą słynną komisję wyjazdową, na której to pan Krówczyński no, bardzo cmokał i kręcił głową i w ogóle oni wszyscy twierdzili, że ten budynek to jest ruina, która nadaje się do rozebrania. Nagle po pewnym okresie czasu, dzisiaj, nie wiem, stał się cud na Reja, że nagle ten budynek nie jest aż taką ruiną, że trzeba go rozebrać, że można tam cokolwiek zrobić, wie pani, no dziwi mnie ta sytuacja w ogóle. Dziwi mnie również podejście na przykład jednego z pracowników Urzędu Miasta, pana Turowskiego, który ostatnio wypowiadał się bodajże w Lubartowiaku i mówił o tym, że budynek zostanie zgłoszony do termomodernizacji i za kwotę, bodajże, nie wiem, za dofinansowanie 90% albo 95% nawet, zostanie on wyremontowany i można będzie tam zrobić przedszkole. Pamiętam na tych wszystkich komisjach, w których uczestniczył pan Turowski, który jakby przewodniczący Jacek Tomasiak mówił o tym, no to on się uśmiechał pod nosem, a teraz zmienił zdanie. No same cuda w Lubartowie. A co pan zaapeluje do tych pomysłodawców? Ja myślę, żeby przestali patrzeć w przeszłość i zajęli się przyszłością. I ewentualnie, nie wiem, może jakieś świeże pomysły, bo to jest jak troszeczkę odgrzewany kotlet. I ja wiem, że protest można w Lubartowie zrobić na każdy temat. Tylko jest jedna w tym wszystkim, jest jeden haczyk w tym wszystkim, że protesty powinny być takie, które wypływają od ludzi, a nie od pomysłu radnego. Bo jeżeli protest wypływa od ludzi, to wtedy widzimy, jakie są efekty. To przynosi skutek, bo to ludzie chcą. To nie był mój pomysł, chociaż ja byłem bezpośrednio zaangażowany z racji tego, że dotyczyło to mojego dziecka. Ale ten pomysł był pomysłem wszystkich nas rodziców, a myśmy byli tylko przedstawicielami tych ludzi. Natomiast jeżeli jest to robione w odwrotną stronę, że radny ma pomysł i szuka poparcia, prawda, u mieszkańców, to się nie uda. Dyskusja na temat pomysłu radnego wspólnoty lubartowskiej Krówczyńskiego miała odsłonę na sesji Rady Miasta, o czym powiemy już za tydzień. Jeżeli rodzice dzieci z przedszkola numer 4 uznali, że mogą spać spokojnie, że ich pociechom nic nie grozi, że do wydawało się szalonego pomysłu przenoszenia najmłodszych do szkoły numer 3 nikt już nie wróci, to musi im się włączyć alarm. Oto do, jak to sam nazwał, koncepcji przeniesienia dzieci do Molocha przy 1 maja powraca radny Krówczyński. Na szczęście jest on dzisiaj w opozycji, a burmistrzem jest Krzysztof Paśnik, który z pewnością na taki eksperyment nie pozwoli. Dla kanału US Angelika Karasek. Czy w związku komunalnym może zapanować jeszcze większy rozgardiasz niż to, co do tej pory się wydarzyło?
Wielu z nas, którzy śledzą wyczyny okolicznych wójtów oraz ich pracowników, z pewnością już się zastanawiają, co jeszcze wymyślili uczestnicy zgromadzenia spoza granic Lubartowa. Jak zwykle, jako Kanał S ujawniamy jako pierwsi kompromitujące wydarzenia, które skutkować mogą zakwestionowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową wszystkich uchwał, jakie miały być podjęte na zgromadzeniu. Ostatni dzień stycznia to także ostatni dzień, aby samorządy, ale także ich twory, a takim jest Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, podjęły uchwały budżetowe oraz wszystkie uchwały okołobudżetowe. Jeżeli nie udałoby się podjąć takowych dokumentów, to wówczas do związku powinna wkroczyć Regionalna Izba Obrachunkowa i przedłożyć plan finansowy za tych, którzy nie zdołali tego uczynić. I ten drugi scenariusz wydarzył się podczas obrad walnego zgromadzenia Związku Komunalnego. Na cudowny pomysł przerwania obrad wpadł wójt gminy Lubartów, Krzysztof Kopeść. Szanowni Państwo, przysłuchując się dotychczasowej dyskusji pomiędzy członkami tutaj zgromadzenia, panem dyrektorem, panią skarbnik, uważam, iż należy pewne rzeczy rzeczywiście jeszcze raz przeliczyć, przeanalizować. Mamy organ wykonawczy, jakim jest zarząd. Wobec tego proponuję, ażeby dzisiaj, że tak powiem, i proponuję dwie rzeczy. Pierwszą, ogłosić przerwę po uchwaleniu dwóch uchwał, które muszą być podjęte odnośnie wieloletniej prognozy finansowej i odnośnie budżetu, jako że termin nasz zobligowuje. Obrady zostały przerwane do poniedziałku. A co wydarzyło się już po czasie, który był wymagany dla podjęcia uchwał? To w relacji z 4 lutego. Jak tylko rozpoczęła się druga część zgromadzenia z kolejnymi wnioskami formalnymi, wystąpił tym razem zastępca wójta gminy Lubartów, czyli Dariusz Trąbka. To wniosek formalny, który już tutaj dyskutowaliśmy na zarządzie w dniu dzisiejszym, aby przerwać ponownie obrady zgromadzenia ze względu na brak w dalszym ciągu braku obsługi prawnej. Wcześniej będzie dzisiaj jeszcze sytuacja jest kryzysowa, troszeczkę ponadto wniosku z pożarem właśnie. Mam wniosek formalny, aby przerwać po raz kolejny, rozumiem, dzisiejsze walne zgromadzenie. Moim uzasadnieniem dla tego wniosku jest informacja pierwsza taka, że nie ma obsługi prawnej i nie można obradować. Nie zgodzę się, przypomnę, że obradować bez obsługi prawnej i podjęte zostały odpowiednie uchwały. Chciałem podnieść taki argument, że obradowaliśmy i drugi, że jaka sytuacja kryzysowa jest w gminach. Chciałem przypomnieć, że zasady przerwania obrad zgromadzenia są ściśle przewidziane w regulaminie pracy zgromadzenia związku, a mianowicie w paragrafie 18 w ustępie 3. W tym ustępie 3 nie ma mowy o takich okolicznościach, jakie zostały wskazane przez wnioskodawcę. Wobec tego nie możemy przerwać tego posiedzenia. Chciałbym tylko uzupełnić tutaj jeszcze, że no cóż, tutaj poprzednią część obrad zakończyliśmy niejako pozostając w sporze, że część tutaj chyba członków zgromadzenia nie do końca jest przekonana co do kwestii zdjęcia z obrad uchwały odnośnie uzupełnienia składu zarządu w ten sposób, w jaki się dokonał. W tym momencie nie mamy też możliwości uzyskania zadowalającej odpowiedzi czy opinii od prawnika, bo też tak samo ta opinia, czy to, co dostaliśmy dzisiaj o trakcie zarządu, też moim zdaniem jest niewystarczające, czy prawdopodobnie nie zadowoli wszystkich informacji. W związku z tym stąd jest ten wniosek. Gdyby takiej sytuacji nie było, prawdopodobnie też tak samo wnioskowanie. Pan Jacek Tomasik, proszę o głos. No niestety nie zgodzę się tutaj z panem wicewójtem, ponieważ jest to nieprawda, co pan wicewójt mówi, ponieważ przełożenie obrad piątkowych spowodowane było nie tym, że został zdjęty jakiś punkt z porządku obrad, tylko tym, że były konieczne uzyskanie dodatkowych materiałów. Przypomnę, że została zgłoszona poprawka dotycząca amortyzacji. Nie mogliśmy dostać na bieżąco informacji, tak żebyśmy mogli nanieść odpowiednie poprawki i z tego powodu było odroczenie, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o
Kolejną rzecz, to chciałem przypomnieć walnemu zgromadzeniu i prosiłbym, żeby to znalazło odzwierciedlenie w protokole, co teraz powiem, że zwłoka dzisiejsza spowodowana tym, że nie ma uchwał okołobudżetowych, powoduje, że nasze sprawozdanie finansowe piątkowe jest dokumentem bezprzedmiotowym, przepraszam, czwartkowe, jest dokumentem bezprzedmiotowym. Jednocześnie chciałem wskazać, że konsultowałem swoją opinię z Regionalną Izbą Obrachunkową. Są zadziwieni tym, co wydarzyło się w Lubartowie. Oczekują od nas pilnego rozstrzygnięcia w tej sprawie, ponieważ chcieliby się jak najszybciej zapoznać z wypisem z protokołu dotyczącym kwestii naszego obradowania. Jednocześnie chciałem wskazać, że wchodzimy w tryb, kiedy to Regionalna Izba Obrachunkowa za zgromadzenie będzie podejmowała i przyjmowała sprawozdanie finansowe. To, że samo sprawozdanie zostało przyjęte w czwartek, natomiast nie zostały podjęte okołobudżetowe tak zwane uchwały, to z chęcią bym zapytał się szanownych kolegów, szczególnie grup prezydentów, grup burmistrzów poszczególnych miast, w którym to mieście podejmuje się uchwałę budżetową bez podjętych uchwał okołobudżetowych. Więc wisimy w próżni, nie mamy planu finansowego tak naprawdę i uważam, że niezbędne jest to, żebyśmy przyjęli pozostałe uchwały, które są ich przedmiotem. Ja z chęcią bym otrzymał informację w dniu dzisiejszym na temat zarówno amortyzacji, jaka kwota jest możliwa do rozliczenia, jakie zostały przygotowane rozwiązania, no i jakie są skutki finansowe bezpośrednio dla mieszkańców. A tutaj słyszę, że jest po raz kolejny zgłoszony wniosek, podkreślam, wniosek niezgodny z regulaminem dotyczącym przerwania dzisiejszego posiedzenia. To, przed czym przestrzegał Tomasiak pozostałych członków zgromadzenia, będzie miało bardzo daleko idące konsekwencje w przyszłości. Przypomnijmy, że przestroga padła 4 lutego, a więc 24 dni temu, czyli ponad 3 tygodnie temu. Wszyscy zgromadzeni zdawali sobie zatem sprawę z decyzji, jaką zamierzają podjąć. Przypomnijmy także, że autorem propozycji kolejnej przerwy był Trąbka i to na niego spadną dalsze konsekwencje proponowanego wniosku. Wróćmy jednak na obrady i zobaczmy, jak ostrzeżenie Tomasiaka przyjęli zebrani. Trąbka, nie chcąc obradować, zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. Z jego propozycją nie zgodził się Tomasiak. W związku z tym, że to najdalej idący wniosek, chciałem od niego zacząć swój sprzeciw, bo mam prawo do wygłoszenia w przypadku, kiedy jest taki wniosek zgłoszony swojego sprzeciwu, więc nie wyrażam zgody na zamknięcie dyskusji, tym bardziej, że uzasadnienie dla zamknięcia dyskusji jest dosyć miałkie. Jeszcze raz wskazuję, że nie mamy podstawy na podstawie paragrafu 18 regulaminu, aby głosować wniosek o zamknięcie, o kolejną przerwę, jeżeli chodzi o zgromadzenie związku. Chciałbym również, żeby wszyscy członkowie zgromadzenia, którzy za chwilę będą mieli możliwość głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji, a później o przerwę w odbywaniu tychże obrad, że pełna konsekwencja tego głosowania spoczywa na tych, którzy będą głosowali za. I kolejna rzecz jeszcze, że słusznie tutaj szkoda, że jest zgłoszony wniosek o zamknięcie dyskusji, bo uważam, że ten wniosek o zamknięcie dyskusji mógłby paść po tym, jakby został przegłosowany wniosek pana radnego Wojciecha Osieckiego o zmianę obsługi prawnej w Związku Komunalnym Gminy Ziemi Lubartowskiej, bo zgadzam się w zupełności z panem przewodniczącym Wojciechem Osieckim, że mieliśmy trzy już ważne, dzisiaj jest trzecie ważne zgromadzenie Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej, a radca prawny ani widu, ani słychu. Mało tego, w tym uzasadnieniu, które zostało przesłane na ręce pana przewodniczącego, ja słyszę, że wiążą go inne umowy z innymi podmiotami i on nie może dlatego świadczyć usługi na naszym zgromadzeniu. Przypomnę, że w świetle tej umowy, która była przydana w czwartek, tam wyraźnie wynikało, że tylko i wyłącznie w przypadku zastępstwa procesowego jest taka sytuacja. Nie wiem, jak została skonstruowana nowa umowa dotycząca kolejnej obsługi, jeżeli została zliberalizowana w tych punktach, no to uważam, że to jest jeszcze dodatkowy asumpt ku temu, aby jednak takowe umowy rozwiązać. No proszę Państwa, natomiast obradujemy dzisiaj kraje, jak mu materiał ustaje. Także proszę bardzo, mamy taką sytuację, a nie inną. Powinniśmy, uważam, obradować. Dlatego uważam, że wniosek o zamknięcie dyskusji jest. Nie chodzi o kryzys w gminach, tylko chodzi, że w gminie Serniki jest duży pożar i przedstawiciele Sernik nie mogą wziąć udziału w tak ważnej dyskusji. I pan wójt też mówi, że będzie musiał pojechać, bo też jest zagrożona część miejscowości gminy Zwartów. Z tego względu prosimy o tę przerwę, żeby te osoby też mogły wziąć udział w tej dyskusji. To dosyć ważna dyskusja, bo chodzi o opłatę.
też na ich terenie. Jeszcze raz chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przedstawione argumenty przez pana burmistrza Józefa Gruszczyka nijak się nie mają do paragrafu 18 ustępu 3 dotyczącego możliwości przerwania posiedzenia. Tam jest wyraźnie to określone i jeszcze raz wskazuję, że nieobecność jakiegoś wójta, nieobecność jakiegokolwiek radnego, czy nieobecność jakichkolwiek innych osób na zgromadzeniu związków nie jest podstawą do tego, aby ogłaszać przerwę w zgromadzeniu. To tak jakbyśmy na sesji Rady Miasta, mając większość koalicyjną, mając 11 głosów przeciwko 10, ogłaszali przerwę w obradach tylko dlatego, że nie ma jednego z radnych, a uchwała również jest głosowana budżetowa, czyli dotyczy podatków wszystkich mieszkańców Lubartowie. To jest tożsame i tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Dlatego wskazuję na bezzasadność tego. Zgromadzeni, nie wsłuchując się w żadne argumenty, przystąpili do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji. Przechodzimy najpierw do wniosku o zamknięcie dyskusji. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Sześć osób za, kto jest przeciw? Trzy osoby sprzeciw. Stwierdzam, iż zgromadzenie przyjęło wniosek. Przechodzimy do przegłosowania wniosku odnośnie ogłoszenia przerwy, tylko teraz propozycja do kiedy? Do środy. Nie. A do momentu ja warunkuję to. Znaczy pan nie musi doprecyzować. Nie. Znaczy nie, ja właśnie dlatego nie chcę doprecyzować, tylko ja warunkuję to po prostu do momentu, kiedy będziemy mieli zapewnioną obsługę prawną. To, co stwierdził Trąbka, uzupełniając swój własny wniosek, ma również daleko idące konsekwencje. Nie wskazał on żadnej daty, a uznał, że przerwa ma być do momentu, do kiedy zostanie zapewniona obsługa prawna. To także ważny moment obrad, bo anarchia, jaka nastąpiła w momencie przegłosowania wniosku, ma swojego ojca i jest nim właśnie Trąbka. W tym miejscu należy wspomnieć, że autor wniosku jest już kolejną kadencję zastępcą wójta w gminie Lubartów. Aby upewnić się, czego żąda Trąbka, przewodniczący Wojciech Osiecki przed głosowaniem jeszcze raz przytoczył treść propozycji wicewójta. Wniosek jest złożony taki, aby ogłosić dzisiaj przerwę, rozumiem, do momentu ustalenia nowej obsługi prawnej. Kto jest Państwa za przyjęciem tego wniosku? Cztery osoby za, kto jest przeciw? Trzy osoby sprzeciw. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Stwierdzam, iż wniosek został przyjęty. W sprawie formalnej. Panie Przewodniczący, zgodnie ze statutem oraz regulaminem, dla ważności podejmowanych uchwał przez zgromadzenie, aby uchwała mogła być wiążąca, niezbędne jest przegłosowanie jej przez co najmniej ponad 50% uczestników zgromadzenia. W takim przypadku takie uchwały, wszystkie zresztą dzisiaj, powinny być głosowane minimum 7 głosami za. W tym przypadku jest uchybienie i uważam, że przegłosowane zgromadzenie przerwę z naruszeniem podstawowych zasad głosowania. Czy to znaczy, a z których to przepisów wynika? Statutowych. Tylko czy to jest 50% uczestników danego zgromadzenia, czy całego, czy... Bezwzględna większość wszystkich uczestników zgromadzenia, czyli 7. Teraz chciałem podkreślić, panie przewodniczący, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale czy ja mam wrażenie, jakby ci, wszyscy tutaj jak siedzą, nie zdawali sobie sprawy z konsekwencji tego, co się dzieje. Związek Komunalny Gminy Ziemi Lubartowskiej nie ma planu finansowego. To, co zostało przegłosowane w czwartek, opiera się w oparciu o uchwały, które mają się nijak do planu finansowego. Uchwały dotyczące składek, uchwały dotyczące opłat w gminach są w oderwaniu od tego, co zostało w czwartek przegłosowane, bo po stronie przychodów są zupełnie inne kwoty, niż wynikają z uchwał, które dzisiaj wiążą zgromadzenie związku. Ja się zastanawiam, jak będzie realizowany przez najbliższe kilka dni nowy plan finansowy, który nie ma oparcia w uchwałach okołobudżetowych. Więc jeżeli chcecie, szanowni państwo, nie zostało to wskazane do jakiego terminu odroczenie tego terminu, uchybienie, i proszę państwa, to walne zgromadzenie zostanie upoważnione, zobaczycie państwo, po pierwsze. Po drugie, ogólne zapisanie do chwili, kiedy zostanie wyłoniony radca prawny, no to radca prawnego trzeba znaleźć w 2-3 dni i ogłaszać kolejne zgromadzenie, bo funkcjonować w świetle tego, co się dzisiaj dzieje, to jest, podkreślam, pełna anarchia. Proszę, aby wyraźnie zaprotokołowano posiedzenie, moje słowa, żądam, aby to zapisano. Ponieważ niemały orzech do zgryzienia będzie miała Regionalna Izba Obrachunkowa w świetle tego, co dzieje się dzisiaj na zgromadzeniu. Podkreślam, utraciliśmy kompetencje do tego,
aby ten plan finansowy został do końca domknięty. Jesteśmy po terminie i od dnia dzisiejszego to Regionalna Izba Obrachunkowa powinna za nas uchwalić plan finansowy. Ale w oparciu również o uchwały okołobudżetowe, a tych uchwał okołobudżetowych nie ma. Więc powinien być przygotowany plan finansowy w oparciu o uchwały okołobudżetowe, które do tej pory nas wiążą. A uchwałami okołobudżetowymi, które nas do tej pory wiążą, są uchwały te, które nie zostały zaproponowane, a te, które aktualnie obowiązują. Totalny bałagan, totalna anarchia i rzadko się zdarzyło, abym uczestniczył w zgromadzeniu, gdzie jest taka po prostu indolencja tego wszystkiego, co się dzieje i tak naprawdę takie lekkie postępowanie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie organu, za którego upadłość, podkreślam, odpowiadamy wszyscy, jak tutaj siedzimy. A to, co czynimy, to czyni teraz walne zgromadzenie, zmierza w prostej drodze do tego, aby ten organizm w związku z tym, że nie ma podstaw prawnych uchwalonych do tego, aby mógł funkcjonować i mieć jakieś realne oparcie w tych fundamentów, zmierzamy wprost do upadłości Zakładu Zagospodarowania Odpadów. I to na szczęście nie moimi głosami i nie głosami przedstawicieli Lubartowa. Już po przegłosowaniu wniosku o przerwę wątpliwości nabrał sam Trąbka, który chyba nie spodziewał się odpowiedzi, jaką otrzymał od skarbnik związku. Pan skarbnik, jaka jest praktyka w tym zakresie, bo na pewno ma doświadczenia do tego rodzaju przypadków. Czy jeżeli potrafi nam powiedzieć, jak to wygląda, to bardzo prosił. Przepraszam, po ślizgach z uchwałami okołobudżetowymi. Takie rzeczy się nie zdarzały, żeby uchwały okołobudżetowe szły innym torem niż uchwały budżetowe. Zazwyczaj to było podejmowane razem. No i wiadomo, że do czasu uchwalenia budżetu pracujemy na projekcie budżetu. Ten projekt jest uchwalony, ale faktem tak zważył taką, że zabezpieczone dochody w budżecie zapisane nie są zabezpieczone w formie. Wypowiedź skarbniczki to jak policzek dla Trąbki i Kopyścia. To ci dwaj działacze są autorami galimatiasu w związku. Oto zgromadzenie przyjęło coś, co z pewnością nie jest planem finansowym. Anarchia, o której mówił Tomasiak, stała się faktem. Jeszcze tego samego dnia Tomasiak wskazał na kolejne uchybienie, jakie popełnił Trąbka i wójtowie oraz ich działacze, popierając coś, co nie mogło być przegłosowane. Chciałem podnieść dwie kwestie, panie przewodniczący, że jest pan w wysoce niekomfortowej sytuacji, ponieważ niestety walne zgromadzenie przegłosowało już wniosek o kolejną przerwę w posiedzeniu, czyli jak my nie mamy argumenty, że musi być bezwzględna większość, również nie są respektowane, wobec czego ta przerwa już zaistniała i ten wniosek został już przegłosowany. Niesłuchano również, że został przegłosowany niezgodnie z regulaminem, a więc przypomnę, że paragraf 18 ust. 2 brzmi, że na wniosek przewodniczącego obrad bądź przedstawiciela uczestnika zgromadzenie może postanowić o przerwaniu posiedzenia i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie, więc to nie zostało spełnione, więc zostały przerwane obrady i nie wiadomo, kiedy mamy je kontynuować. Wniosek został przegłosowany, koniec, kropka, więc nie można już go głosować, nikt tego nie słuchał, że jest głosowane coś, co jest wielutną bzdurą i wniosek jest niekompletny niestety, mimo że ostrzegałem przed tym głosowaniem. Po destrukcyjnym głosowaniu w związku zapanowało to, przed czym przestrzegali reprezentanci Lubartowa. Nastąpiła przerwa, która nie powinna nastąpić. Jakby tego było mało, wójtowie i ich działacze zaproponowali przerwanie przerwy, ale także zaproponowali zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia na ten sam dzień i godzinę. To okazało się także niemożliwe do wykonania. Przewodniczący zgromadzenia Wojciech Osiecki starał się wybrnąć z sytuacji i wystąpił do obsługi prawnej o interpretację przepisów. Niestety korespondencja nie dała jednoznacznych odpowiedzi, co dalej należy uczynić. Chaos zatem trwa. W latach 70. w Wielkiej Brytanii powstał zespół Sex Pistols, którego hymnem stał się przebój Anarchia w Zjednoczonym Królestwie. Zapewne gdyby ówcześni anarchiści zdawali sobie sprawę z dokonań polskich działaczy zamieszkujących powiat lubartowski, ich hymn byłby poświęcony śmieciowemu chaosowi. Na szczęście są w związku także reprezentanci Lubartowa, którzy jeszcze w tym miesiącu przedłożą uchwałę o wystąpieniu Lubartowa ze śmierdzącego nie tylko odpadami komunalnego bałaganu. Dla kanału S Angelika Karasek. 180 tysięcy złotych to kwota, jaką straciła 70-letnia lubartowianka. Kobieta dopiero na dzień po oszustwie zorientowała się, że doszło do przestępstwa.
Szczegóły w naszym materiale. Do 70-latki zadzwonił mężczyzna przedstawiający się jako policjant. Jak się okazało, wyłudził od kobiety znaczną sumę pieniędzy. 22 lutego do 70-letniej mieszkanki Lubartowa zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się, że jest policjantem. Poinformował, że potrzebuje jej pomocy w namierzeniu, zatrzymaniu oszustów. Przekazał, że zagrożone są pieniądze na jej koncie bankowym i przekonał kobietę do tego, żeby założyła internetowy dostęp do swoich lokat, po czym w trakcie prowadzonych rozmów przekazała mu loginy i hasła. Dopiero następnego dnia zrozumiała, że została oszukana i zgłosiła sprawę na policję. Jak się okazało, z konta zniknęły pieniądze w kwocie blisko 180 tysięcy złotych. Tylko w pierwszej połowie ubiegłego roku w całej Polsce oszukano blisko 1700 seniorów. W sumie stracili oni około 27 milionów złotych. Liczby te stale rosną, a oszuści mają coraz lepsze metody na wyłudzanie pieniędzy od osób starszych. Przypominamy, że sposób działania przestępców jest coraz bardziej zuchwały. Oszuści stosują różne metody na wnuczka, na policjanta, na doktora, na amerykańskiego żołnierza. Wszystko po to, żeby wyłudzić pieniądze od swoich ofiar. Pamiętajmy także, że policjanci nigdy nie proszą o pieniądze na jakąkolwiek akcję. Dlatego też apelujemy, aby zachować czujność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi, żeby po prostu nie stracić swoich pieniądze i żeby się nie dać oszukać. Możemy jednak ustrzec się przed oszustwem. Należy stosować się do kilku zasad. Jeśli podczas rozmowy telefonicznej zostaliśmy poproszeni o podanie swoich danych, w żadnym wypadku tego nie róbmy. Nasze dane są chronione, a instytucje proszą o podanie ich zwykle osobiście w siedzibie instytucji. Oszuści często podają się za pośrednika przy przekazywaniu pieniędzy do osoby, która rzekomo ich potrzebuje, ale w żadnym wypadku tego nie róbmy. Żądajmy bezpośredniego kontaktu z osobą, która chce tych pieniędzy. Jeśli do naszych drzwi zapuka osoba podająca się za pracownika gazowni, elektrowni czy innej instytucji, sprawdźmy jego identyfikator. Wizyty takich osób są z reguły zapowiadane. Jeśli nie mamy pewności co do rzetelności tej osoby, nie wpuszczajmy jej do swojego domu. Jeśli zadzwoni do nas lub odwiedzi nas osoba, która wydaje się być podejrzana, poinformujmy najbliższe nam osoby, a w razie potrzeby nie bójmy się powiadomić policji. 22 lutego w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyło się zakończenie feryjnego turnieju szachowego. Każdego dnia w zmaganiach udział brało blisko 30 zawodników. Turniej trwał 5 dni. Każdego dnia najmłodsi fanatycy szachów próbowali swoich sił w tej grze. Sędzią głównym był jak zawsze Piotr Opolski. Dzieci grały 7 partii dziennie i dzięki tym partiom uzyskały kolejne kategorie szachowe. Dzisiejszy turniej jest zgłoszony do FIDE i chciałem pogratulować dzieciom, szczególnie tym najmłodszym, a w szczególności tym, które więcej partii przegrały aniżeli wygrały. Za wytrwałość, za to, że nie zniechęciły się, a wiadomo, że K jest dla kolejna partia, przybliża te dzieci do coraz lepszej gry, w przyszłości być może nawet do mistrzostwa. A w dalszej części informacji. Pędził przez Kozłówkę. Jechał z prędkością 147 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Artystyczne ferie w PMDK, podsumowanie. Tłusty czwartek. Ukrył się w Wersalce. Policjanci Wydziału Prewencji zatrzymali 24-latka. Kontroluj instalację grzewczą w swoim domu. Dużą ilość interwencji związanych z pożarami sadzy w kominach. W miniony poniedziałek, 25 lutego, lubartowscy policjanci zatrzymali kolejnego pirata drogowego. 38-latek przekroczył prędkość o 97 km na godzinę w terenie zabudowanym. 25 lutego w miejscowości Kozłówka policjanci z lubartowskiej drogówki prowadzili pomiar prędkości. I do kontroli zatrzymali kierującego Volkswagenem. Okazało się, że 38-letni mieszkaniec gminy Serniki jechał z prędkością 147 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Funkcjonariuszy zatrzymali mężczyźnie uprawnienia do kierowania. Ponadto za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem i punktami karnymi. Przypominamy, że ta nadmierna prędkość jest główną przyczyną zdarzeń drogowych. Dlatego apelujemy o rozsądek i przede wszystkim jazdę
zgodnie z przepisami. Zakończyły się ferie zimowe dla uczniów z naszego województwa. W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie był to intensywny czas zabawy, ale też nowych doświadczeń. Artystyczne ferie rozpoczęły się 11 i potrwały do 22 lutego. Ponad 70 dzieci każdego dnia brało udział w różnorodnych zajęciach z nauczycielami z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury. W pierwszym tygodniu ferii grupa odwiedziła Teatr Andersena. Dzieci zwiedziły też nasze miasto i najpiękniejszy jego zabytek, czyli Bazylikę Świętej Anny, oraz skorzystały z lekcji bezpieczeństwa w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Na zakończenie tygodnia grupa wybrała się do Centrum Kultury w Lublinie. Tak wyglądał pierwszy tydzień w drugim, natomiast dzieci miały okazję wziąć udział w zajęciach muzycznych, tanecznych i ruchowych, teatralnych i plastycznych. Na warsztatach nauczyły się m.in. nowego tańca i stworzyły pamiątkowe albumy. Ważnym punktem artystycznych ferii było spotkanie profilaktyczne w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie. To tylko część atrakcji, jakich doznali najmłodsi podczas ferii w PMDK. Te całe dwa tygodnie były przepełnione zabawą i interesującymi zajęciami. 27 lutego obchodziliśmy Tłusty Czwartek. Na naszych stołach gościły faworki i pączki pod każdą postacią z dżemem, budyniem, oblane lukrem czy udekorowane cukrem pudrem. A skąd pochodzi tradycja Tłustego Czwartku i co oznacza zjedzenie pączka w to święto? O tym w naszym materiale. Początki tradycji Tłustego Czwartku sięgają czasów antycznych. To w starożytnym Rzymie w podobny sposób świętowano ten dzień. Wówczas obchodzono zakończenie zimy, a nadejście wiosny, a na stołach gościły tłuste potrawy, głównie mięsne. Słodką postać to święto przyjęło mniej więcej w XVI wieku. Niestety nie wiemy dokładnie, kiedy Tłusty Czwartek przywędrował do Polski. Niektóre źródła podają, że w wieku XVI, inne, że w XIX. Pewne jest, że Tłusty Czwartek poprzedza ostatki i Środę Popielcową i oczywiście, że wypada w czwartek. Tego dnia można, a nawet trzeba najeść się do syta. Podobno ci, co tego dnia zjedzą choć jednego pączka, mogą liczyć na szczęście. Zatem na zdrowie i na szczęście. Wersalka okazała się tajną kryjówką poszukiwanego przez policję 24-latka z gminy Lubartów. Funkcjonariusze ujęli mężczyznę 26 lutego. 26 lutego na terenie gminy Lubartów policjanci Wydziału Prewencji zatrzymali 24-latka. Mężczyzna był poszukiwany celem odbycia kary 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa, których miał się dopuścić. Jak się okazało, schował się w Wersalce. Funkcjonariusze wyciągnęli go i jeszcze tego samego dnia trafił do aresztu. Piątek 22 lutego w Sosnówce doszło do pożaru domu. Prawdopodobną przyczyną była nieszczelność komina. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a straty są niewielkie. Jednak lubartowska Straż Pożarna apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o systematyczne sprawdzanie instalacji grzewczych w naszych domach. W Polsce sezon grzewczy trwa blisko pół roku. W trakcie trwania sezonu grzewczego strażacy podejmują dużą ilość interwencji związanych z pożarami sadzy w kominach. Przepisy przeciwpożarowe nakładają na właścicieli budynków obowiązek czyszczenia przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. I tak w przypadku palenisk opalanych paliwem stałym takie czynności należy wykonywać co najmniej raz na 3 miesiące. W przypadku palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym raz na 6 miesięcy oraz w przypadku kanałów przewodów wentylacyjnych. Takie zabiegi należy wykonywać co najmniej raz w roku. Pożarowi sadzy w kominie towarzyszy gwałtowna reakcja spalania i bardzo wysoka temperatura dochodząca do przeszło 1000 stopni Celsjusza. Może to doprowadzić do wystąpienia pęknięć oraz nieszczelności przewodu kominowego. Wysoka temperatura i ogień wydobywający się ze szczelin komina doprowadza niejednokrotnie do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może również przedostawać się dym i tlenek węgla zwany potocznie czadem. Aby minimalizować ryzyko zatrucia produktami spalania, strażacy zalecają wyposażenie mieszkań w autonomiczne czujki dymu i tlenku węgla. Ich zadaniem jest wykrywanie dymu i tlenku węgla i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji ich nadmiernego stężenia w powietrzu. Czujki kosztują kilkadziesiąt złotych, ale mogą ratować
życie ludzkie. A teraz zapraszamy na prognozę pogody. W piątek, 1 marca, przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane. Termometry wskażą 4 stopnie powyżej zera, zaś ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1009 hektopaskali. Zachmurzenie umiarkowane przewidywane jest również w sobotę 2 marca. 3 stopnie Celsjusza to temperatura, jaka będzie nam towarzyszyła tego dnia, zaś wskazówka barometru wskaże 1016 hektopaskali. Niewielkie opady deszczu przewidywane są 3 marca w niedzielę. Temperatura wzrośnie do 8 stopni Celsjusza, zaś ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1008 hektopaskali. Nowy tydzień rozpoczniemy z przelotnymi opadami deszczu. W poniedziałek temperatura wzrośnie do 13 kresek powyżej zera, zaś ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1000 hektopaskali. Przelotne opady deszczu przewidywane są we wtorek 5 marca. Na termometrach zobaczymy 9 kresek powyżej zera, zaś barometry wskażą 1001 hektopaskali. W środę 6 marca przewidywane jest małe zachmurzenie. Temperatura nieco zmaleje do 7 stopni Celsjusza, zaś ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1011 hektopaskali. Opady deszczu przewidywane są w czwartek 7 marca. 10 stopni powyżej zera to temperatura, jaka będzie nam towarzyszyła tego dnia, zaś barometr pokaże 1014 hektopaskali. Prognoza pogody przygotowywana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Zapraszam do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Przypominam, że wszystkie nasze materiały mogą Państwo oglądać na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Ja już się z Państwem żegnam, dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia za tydzień.